Szanowni Państwo, po raz 31 organizujemy Tydzień Kultury w Liceum im. Władysława IV. Jest to okazja, żeby popołudniami spotkać niezwykłych, ciekawych ludzi, twórców filmów, reżyserów, aktorów, malarzy, dziennikarzy. Nie tylko mówią o tym, co udało im się zrobić w ramach prowadzonej działalności artystycznej bądź innej, ale także jest to okazja do rozmowy z nimi. Oprócz tego Tydzień Kultury daje możliwość zaprezentowania przeróżnych talentów samej młodzieży. Czy to będą pisane przez nich utwory liryczne, przedstawiane w ramach turnieju jednego wiersza, czy koncert muzyki to poważnej, na którym zobaczymy uczniów, którzy jednocześnie kontynuują naukę w szkołach muzycznych albo są samoukami. Czy w końcu, na koniec, będzie to przegląd młodych talentów. Nie tylko młodzież jest utalentowana w naszej szkole. Będziemy mieli okazję zobaczyć przedstawienie sceny nauczycielskiej wyreżyserowane przez panią profesor Martę Rujewską i pana dyrektora Mariusza Włodarczyka. Wszystkie te wydarzenia przykuwają uwagę społeczności władysławiackiej. Jednym z nich jest wystawa prac plastycznych. Od kilku lat powstaje film prezentujący dorobek naszych uczniów. I taki właśnie film za chwilę Państwo obejrzycie. Życzę miłych, dobrych, artystycznych wrażeń. Cześć wszystkim, jestem Lena z 3A i tak jak i wszyscy, jestem tu po to, by pokazać kilka swoich prac. Co prawda malarstwo nie jest jedyną dziedziną sztuki, którą obecnie się zajmuję, bo możecie mnie kojarzyć na przykład z Kółka Teatralnego, gdzie jestem jedną z aktorek, a również zajmuję się scenografią i kostiumami, ale mimo wszystko rysowanie i tworzenie ogólnie rzeczy na kartkach ma bardzo specjalne miejsce w moim sercu i jest to mój ulubiony sposób wyrażania siebie. Jak pewnie zdążycie zauważyć, w swoich pracach zazwyczaj skupiam się na tematyce ludzi i w ogóle człowieka, bo uważam to po prostu za bardzo ciekawy i taki przyjemny temat. I może też trochę z tego samego powodu obecnie moim ulubionym artystą jest Alfons Mucha. Zapraszam do oglądania! Hej, nazywam się Wika i chodzę do klasy 3C. Na co dzień nie zajmuję się sztuką i nie rysuję też dużo, ale ponieważ moja siostra jest artystką, to zaczęłam rysować. Rysuję dość specyficznie, ponieważ są to portrety, zazwyczaj osób starszych i sławnych i zawsze są wykonywane ołówkiem. Kiedy rysuję, jest to dla mnie pewna forma relaksu, choć muszę przyznać, że jest to bardzo czasochłonne. Zawsze kiedy mam już wykonany szkic portretu, zaczynam jego wykonywanie od oczu. Uważam, że są one najważniejszą częścią naszej twarzy i to one odzwierciedlają człowieka.
Mam nadzieję, że spodobają Wam się moje prace. Hej, jestem Zuzia z klasy 2A. Trochę ciekawostek o mnie to uczę się latać na szybowcu, gram w piłkę nożną, prowadzę zestęp harcerski i lubię poznawać języki, szczególnie hiszpański, a przy okazji w wolnych chwilach maluję i w zasadzie to tworzę od dzieciństwa. W podstawówce chodziłam na zajęcia plastyczne, ale teraz robię to bardziej sama i bardziej dla siebie. Oraz dla innych, bo moje prace są często wyrazem uczuć i podziękowaniem. Bardzo lubię obdarowywać nimi moich bliskich. O czym przekonałam się wybierając pracę na wystawę, że tak naprawdę to mało z nich zostaje u mnie. Malowanie to dla mnie sposób na ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości, bo mam ochotę porzucać każdą pracę w połowie, myśląc, że nic już z niej nie będzie i również za każdym razem jestem miło zaskoczona. Maluję głównie farbami akwarelowymi, i miłego oglądania. Hejka, jestem Julka i chodzę do 4C do klasy maturalnej i rysuję i maluję. Biorę w tej wystawie udział już 4 raz, tym, że w pierwszej klasie była ona w formie takiej stacjonarnej, a od 3 lat jest w formie online. I plusem tego, że jest ona w formie online, jest to, że mogę sobie zobaczyć w sumie. To jest całkiem ciekawe, jak moje spojrzenie na sztukę zmieniało się przez lata, w których brałam udział. I co rysowałam, co malowałam. Teraz aktualnie dużo więcej szkicuję, ale też maluję więcej niż wcześniej, bo wcześniej bardziej rysowałam właśnie ołówkami, no kredkami trochę, to już dawno. I tak, no nie mam za wiele do pokazania, bo właśnie no szkiców to raczej nie pokazuję, ale na Instagramie całkiem sporo publikuję. No ale kilka rzeczy z takich ostatnich, które rysowałam, to znalazłam i zapraszam do oglądania. Mam na imię Ola Zieniewicz i chodzę do klasy pierwszej C o profilu MatFizInf. Sztuką interesowałam się w zasadzie odkąd pamiętam, ale najbardziej ciekawił mnie zawsze rysunek. Jak oddać te wszystkie precyzyjne szczegóły tylko ołówkiem, cienkopisem i węglem. Tym też teraz się zajmuję. Zdarza mi się też malować od czasu do czasu, kiedy mamy trochę mniej lekcji. Nie ukrywam, że bałam się wysłać pracę na tą wystawę, ponieważ nigdy nie pokazywałam swoich rysunków nikomu, tylko rodzinie. I zastanawiałam się, jak moje prace zostaną odebrane, ale mam nadzieję, że Wam się spodobają i zapraszam do oglądania.
Nazywam się Bolesław Majzel. Jestem uczniem klasy trzeciej C. Przez długi czas postrzegałem fotografię jako narzędzie dające możliwość zapisania minionej chwili, która wydawała mi się istotna. W pewnym momencie dostrzegłem, że moje zdjęcia są puste i nie wzbudzają we mnie żadnych emocji. Uświadomiłem sobie, że fotografia musi pozostawiać dla odbiorcy miejsce na refleksję i interpretację. Zdjęcia nie mogą być oczywiste i jednoznaczne. Każdy kadr to historia, którą odbiorca może interpretować na swój sposób. Nawet proste formy, współgrając ze światłem, nabierają metaforycznego znaczenia. Dlatego nigdy nie nadaję swoim fotografiom tytułu. Zdjęcia, które przedstawiam, niech pozostaną opowieścią niedokończoną. Hej, nazywam się Julianna i chodzę do klasy 4B. Fotografią interesuję się od dobrych kilku lat i obok tenisa stołowego jest to jedna z moich największych pasji. Z początku miało być to tylko takie niewinne hobby, któremu oddaję się w wolnych chwilach, czasem jednak udaje mi się zrealizować jakieś komercyjne zlecenie. Fotografia jest nieodłącznym elementem mojego życia, bo nie tylko uczy mnie cierpliwości, ale i rozwija moją kreatywność. Dzięki niej zaczęłam inaczej patrzeć na otaczający nas świat i dostrzegać piękno w wydawać by się mogło oczywistych i banalnych przedmiotach. W swoich pracach staram się nie być monotematyczna, dlatego moje kadry dotyczą nie tylko natury i ludzi, ale i abstrakcji i architektury. Zapraszam do oglądania.